Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do ciebie ogromną prośbę. Otóż, po słuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę, abyś zostawił jakiś ślad po sobie. Może to być łapka do góry, dołu, komentarz. Takie działania pozwalają mi, jako twórcy internetowemu, docierać z tym materiałem do szerszej grupy osób. Z góry Ci za to dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnego materiału, który dla Ciebie przygotowałem. Witam się na kolejnej audycji Polski Wall Street. Dziś skupimy się na bardzo istotnej sprawie, ponieważ w tej audycji zawrę trzy rady dla początkującego inwestora. Inspiracją do nagrania tego jest moje ostatnie spotkanie, taka konsultacja, podczas której wspólnie z uczestnikiem analizowaliśmy jego dziennik inwestora. Staraliśmy się wytypować główne problemy, które uniemożliwiają mu, Stałe zarabianie na giełdzie. Ja pomijam już trend, instrumenty inwestycyjne, tylko chodzi mi tutaj o aspekt psychologiczno-techniczny, tak? bo czasami pewne niedociągnięcia mogą naprawdę diametralnie zmienić to, w jaki sposób zarabiamy albo nie zarabiamy na tym rynku, a więc dzisiaj właśnie o tym będzie mowa. Pierwsza rada, która mi przyszła do głowy na bazie tego doświadczenia, to pierwsze, żeby zdobyć stały dochód. I nieważne, jeżeli jesteś. Młodym człowiekiem, mam na myśli wiek 16 do 25 roku życia, czyli będąc jeszcze na studiach, to rozumiem, że w większości wypadków są to pieniądze pochodzące od rodziców. A więc tu, w, tym, w tej sytuacji, po prostu oszczędzać i mieć świadomość tego, Kierunku, w którym zmierzacie, ponieważ inwestowanie, ja wiem, że zawsze, szczególnie teraz, w tej, jest taka moda po, zaraz po tej bańce zrealizowanej na kryptowalutach, że co by się nie kupiło, to kolejnego dnia 4, 6% do góry to jest jakaś norma. Ale powiem Wam, że coraz częściej spotykam ludzi, którzy odeszli z tego rynku. I nie dlatego, że już mają tyle pieniędzy, tylko że no, pracowali na coś 3-4 miesiące, co też jest śmiechu warte, ale ok. A potem raptem w 3 dni stracili 70% tego profitu. No, umówmy się, tak, 3-4 miesiące to jest główne niedoświadczenie. No, jeśli chodzi o rynki finansowe, ja mo można zrozumieć konstrukt, co i jak działa, ale uwierzcie mi, że to jest za zbyt krótki okres, żeby mówić o sobie jako inwestor. Szczególnie w takim środowisku, kiedy uczestniczyło się tylko w tak zwanej bańce, kiedy tak na dobrą sprawę pieniądze cały czas wpływały na ten rynek, a więc tam nie było konkurencji. W postaci zabierania już pieniędzy między uczestnikami handlu, tylko brania tych pieniędzy od osób, które dopiero tam dołączały. Tak? A więc, jeżeli ktoś ma wnioski płynące z czteromiesięcznego doświadczenia, to mówię jako inwestor z dziesięcioletnim doświadczeniem, że to jest zdecydowanie za krótko. To jest ta zasada, że przeczytaliśmy jedno, dwie książki, wydaje nam się, że wiemy wszystko, ale im bardziej wgłębiamy się w tematykę, w jakąś dziedzinę, okazuje się, że no, jeszcze kupa drogi przed nami. No ale chodzi mi o jedną kwestię. Żeby po pierwsze być dobrym inwestorem, od razu wejść na jakieś tam tory, które będą wiarygodnie prowadziły nas do jakiegoś efektu w przyszłości, to pierwsze, co musisz mieć, to jakiś tam stały dochód. Co mam na myśli? Tak jak mówię, od czego zacząłem? Od roli rodziców, tak? Jeśli dostajecie kieszenkowo nauczcie się oszczędzać i na bazie tego budować swój kapitał, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze się uczycie, ponieważ uwierzcie mi, nigdy nie będziecie mieli tyle czasu na to, żeby poznać rynek, jak właśnie w momencie, kiedy realizujecie jakiś plan. Ja wiem, że macie kolokwia, jakieś tam różne dziwne egzaminy. Sam skończyłem jakieś uczelnie i wiem, jak to wyglądało. <laughs> a więc dobra, okej, okay, wydaje się, że to jest cały świat, ale tak. Z perspektywy czasu jest to sala przyjemność. A więc pierwsza sprawa. Jeżeli już ten okres edukacji masz za sobą, to nie licz na to, że bez jakiegokolwiek wkładu finansowego i stałego przypływu pieniędzy zrealizujesz swój sen na giełdzie. A więc kolejną kwestią, jaką możesz zrealizować i musisz, żeby stać się skutecznym inwestorem, to musisz posiadać jakieś źródło dochodu. No i mówiąc najprościej, najłatwiej można je osiągnąć idąc do pracy. Fajnie, jeśli jest to robota w zawodzie, jest to taka robota, która od razu nie wyciągnie z nas 90% naszej energii, tak? Szczególnie, kiedy mamy ten plan, że chcemy stać się inwestorem. Ale bez stałego dochodu do rynku nie ma co odchodzić. Nie muszą to być od razu jakieś dziesiątki tysięcy, bo można zaczynać z relatywnie niewielką kwotą, ale chodzi mi o to, żeby mieć stały dochód. To jest bardzo istotne w sytuacji, kiedy jesteśmy już w transie inwestowania. Chodzi o to, że w momencie, kiedy inwestujemy, każdemu się wydaje, że jeżeli ogarniemy rynek, zrozumiemy jakieś formacje techniczne, jakieś różne elementy gospodarcze, które składają się na takie albo inne zachowanie rynku, to to wystarczy, żeby kosić na nim kasę. Ale z perspektywy czasu, i to jest ta pierwsza uwaga z tego dziennika inwestora, który wspólnie analizowaliśmy, że w sytuacji, kiedy jesteśmy biedni, to tak na dobrą sprawę cokolwiek będzie dla nas łakomym kąskiem. Czyli u osoby, z którą analizowaliśmy ten dziennik, Pierwszy wniosek, jaki wynieśliśmy, to oczywiście mamy sygnały jakieś zakupowe, sygnały sprzedażowe, i generalnie ta osoba tych sygnałów się trzymała, miała tą dyscyplinę, ale to, co było problemem, to, że nie osiągała tych optymalnych zysków. Czyli powiedzmy w pierwszym ruchu zarabiała 10-15%, od razu sobie to przeliczała na powiedzmy 700-900 zł, i już to było dla niej tyle pieniędzy, że warto było po to sięgnąć. No i Zamykając tę pozycję, potem odprowadzała cenę wzrokiem i można było zrobić z tego 1,5, 2, 3 tysiące. A więc pierwszy problem, nawet jak wiesz, co dzieje się na rynku, to potem realizacja tego scenariusza wymaga czasu. I jeżeli będziesz, nie będziesz miał w zasadzie stałego dochodu, który spowoduje, że OK, ja mogę zarobić tyle albo jeszcze więcej, nie ma problemu, nie mam żadnego ciśnienia, to bez takiego stałego dochodu będzie. Każda dodatkowa złotówka dla ciebie łakomym konsem i to będzie podbudzało tą chęć realizacji zysku, czyli będzie się załączała ta tak zwana chciwość. Jest też druga strona medalu, na stratę. Jeżeli rynek będzie realizował stratę, czyli otworzysz pozycję, i rynek w pewnym momencie zawróci, i ty masz przewidziany jakiś limit, stop, ale też nie mając pieniędzy, stałego dochodu, to będziesz zaraz się kopał z myślami typu, kurde, no mogę, zaryzykowałem tu 10%. No już cena zeszła o 7%. No, kurde, te 3% prawdopodobnie zejdzie, no bo tu wszystko na czerwono, no masakra, nie, zaraz zamknij mi na limicie stop, szkoda mi tych 3 dodatkowych procent. To ja już je mogę wykorzystać na kolejną pozycję. No i co się dzieje? Zamykamy pozycję z palca. Już nie trzymamy się planu, takiego jaki sobie założyliśmy w momencie otwierania pozycji, tylko chcąc oszczędzić te 3%, zamykamy pozycję. I co się dzieje? No, Rynek odwraca się i realizuje nasz scenariusz, oczywiście ten pierwotny, czyli do czego zmierzam. Bardzo rzadko zdarza nam się, żebyśmy od razu z góry założyli ten optymalny moment zakupowy. Potem fluktuacje cenowe, trochę do góry, trochę do dołu, mogą spowodować, że no, trochę ta cena może nam jeszcze zejść poniżej. Jeżeli nie mamy odpowiednio oddalonego limitu stop, no to prawdopodobnie rynek da nam pułapach i nas z tej transakcji wyrzuci. Po to są te odpowiednio oddalone limity stop. Z drugiej strony, znowu aspekt emocjonalny. Jeśli nie mamy pieniędzy, to będziemy chciwi. No, Straciliśmy 7%, to już dla nas za dużo. Zamykamy pozycję i łamiemy zasady naszego planu. Jak wielokrotnie nam się to zdarzyło? No, na pewno to jest pytanie retoryczne do osób, które już mają jakieś doświadczenia. Więc to jest pierwsza rada: zdobądź stały dochód. Druga sprawa: zaglądaj pod każdy kamień i nie wiesz na słowo. Nie licz na szybki zysk, raczej licz na długoterminowy efekt. Widzisz, to jest tak jak na wojnie: jedna bitwa generalnie nie stanowi o wygranej wojnie. Tutaj jest ciąg różnych bitew, i tu jest taka zasada, że na giełdzie czasami nie mając totalnie pojęcia, możemy zarobić pieniądze, a z innej strony, mając naprawdę duże doświadczenie, te pieniądze możemy stracić. Takie jest to środowisko. Taki pewien paradoks. Chodzi o to, że nie każdy sygnał zakupowy będzie generował ci zysk. I na odwrót, nie każda strata jest tą negatywną, ponieważ ta strata z kolei może doprowadzić do tego, że zaoszczędzisz większą, tą lwią część swoich pieniędzy. A więc to jest takie paradoksalne, bardzo przez to wszystko ciekawe środowisko, ale musisz mieć tego świadomość, że tutaj nie ma drogi na skróty. Musisz zapłacić te frycowe, przysłowiowe, a więc musisz się tego nauczyć. I nie ważne, czy wejdziesz w analizę techniczną, czy w analizę fundamentalną, czy może jednak będziesz chciał się stać naturszczykiem i będziesz patrzył w ten chiński wykres, jak ja to nazywam, i starał się łączyć jakieś fakty. Chociaż powiem szczerze, że tam, gdzie negowane są te metodologie analizy fundamentalnej czy metodologie analizy technicznej, to potem dostrzegam takie pytania, że no, w zeszłym roku pogoda była taka, a euro zachowywało się w inny sposób. No i na bazie tego łączymy jakieś naprawdę zupełnie nie korelujące ze sobą informacje. No ale okej, okay, jeden do jednego, no ale to tak jakbyście chcieli. Ja to zawsze mówię, kiedy wizualizujemy sobie przyszłość, to dajemy to nakładkę z tego dnia tu i teraz. Tak samo jak z telefonami komórkowymi. Na początku nie wyobrażaliśmy sobie telefonu bez przycisku, tak? No, jak bez cyfr, żeby nie wykręcać numeru, a teraz widzicie, jak wyglądają smartfony, nie? A więc to jest ta ewolucja, do której jeśli człowiekowi się jej nie pokaże, to zdecydowana większość z nas nie ma takiego intelektu, żeby to sobie zwizualizować. Więc też głupotą jest wizualizować sobie przyszłe ruchy rynku w aspekcie jeden do jednego, przykładając, że ok, mieliśmy na początku naszego tysiąclecia chosę internetową, i w momencie, kiedy ta bańka pękła, pieniądze przeniosły się do. Na rynki walutowe to teraz, w momencie, kiedy ta bańka pęknie, która teraz się nam powiedzmy wytwarza, to również pieniądze zostaną przesunięte na rynki walutowe. Nie, być może to będzie coś zupełnie innego. tak? Bańka na pewno pęknie. Zachowanie chciwości i strachu to się nie zmienia, ale miejsca, w które te pieniądze uciekają, już są inne. A więc to bierzcie pod uwagę, tak? A więc nie liczy na szybki zysk i starajcie się po prostu nauczyć tej jednej z tych dwóch metodologii stworzyć sobie ten kręgosłup decyzyjny i później dopiero jak już to się ogarniecie, to zaczniecie ewoluować razem z rynkiem, dostrzegać pewne rzeczy, które działają lepiej, inne w ogóle i eliminować, konsekwentnie eliminować, aż w pewnym momencie zostaniecie naprawdę z takim małym bagażem informacyjnym, który przełożycie na zysk. I trzecia sprawa, w mojej ocenie też i chyba najważniejsza to uzbroić się w cierpliwość. Widzicie, na giełdzie to jest tak, że nie każdy moment jest optymalny do inwestowania. Ja w tym momencie doświadczam takiego, takiego czasu, w którym przeniosłem swoją uwagę z rynku akcyjnego e, polskiego na rynek akcyjny w Stanach oraz w Polsce zostaje na rynku terminowym. Tak shortując, po prostu otwierając pozycję do dołu. No nie mam zamiaru się kopać z rynkiem. Nawet jeżeli widzę jakieś perełki inwestycyjne na rynku akcyjnym, to czekam. Naprawdę czekam, już nie informuję na bieżąco, że tak, taka spółka i taka spółka coś tam wygenerowała. Czekamy na potwierdzenie. Tylko okej, okay. jeżeli na 450 walorów mam 5 sygnałów zakupowych, ej, to z tym rynkiem naprawdę jest coś, nie halo. W kontrze do tego na rynku amerykańskim. Co drugi walor jest w bardzo mocnym trendzie wzrostowym, a więc naprawdę niebo a ziemia. I tym bardziej nie namawiam teraz, żebyście od razu zamykali pozycję wszystko na rynku akcyjnym w Polsce, że to jest bieda, kiła i mogiła i przenosimy się z pieniędzmi na inne rynki, ale no co tu dużo mówić. W tym momencie nie dało rady zarobić dużych pieniędzy na polskiej giełdzie akcji. Ja wiem, że są teraz hity gamingowe, tak? że o nie, no co ty Paweł, 11-bit, yy, CD Projekt i inne, przecież to tak pięknie rośnie. No tak, ale jeżeli jesteście profesjonalistami, to wiecie, że nie ładuje się wszystkich pieniędzy do jednego koszyka, a więc nawet jeśli wyrwałoby się jakąś tą spółkę gamingową, no to miałoby się tam, no nie wiem, 10% kapitału. No jeżeli ktoś ma mniejsze doświadczenie, to pewnie by wrzucił 25%, tak? Albo jeszcze troszeczkę inaczej to by wyglądało, ale generalnie no na jednej spółce, mimo iż matematyka może to pokazywać, że da się, to wprawdzie się nie da. Tak, bo nie ma inwestorów doświadczonych, którzy kładą wszystko na jedną kartę. I do czego zmierzam? Cierpliwość pozwala nam na wypatrywanie fajnych okazji. I to jest poniekąd troszeczkę połączone z tą pierwszą radą, żeby zadbać o stały dochód. Jeżeli nie będziecie mieli stałego dochodu, to zaczniecie się kręcić na tych fotelach i będziecie szukali okazji inwestycyjnych na siłę. Będziecie podejmowali zbyt duże ryzyko, no i w związku z tym to ryzyko będzie często dawało wam po łapach, i ze zbyt krótkiego okresu czasu wyciągniecie jakieś wnioski typu, że rynek jest trudny, że rynku to tam generalnie tam się nie da tego nauczyć, i jest to tylko zwykłe oszustwo i manipulacja. Ale na dobrą sprawę to sami prosiliście się o guza, tak? ponieważ chcieliście zarabiać w arcy-trudnym momencie. Kiedy, no, powiedzmy, na rynku akcyjnym my w Polsce możemy zarabiać jedynie na wzrostach tak? wartości nominalnej tych akcji. No, a siłą rzeczy, kiedy te akcje tanieją, to choćbyście stawali na głowie, to niestety nie da rady na tym zarobić. Co jeszcze mogę dodać od siebie? Dużym przeciwnikiem. Jest również aspekt psychologiczny. Też, no, bazując na doświadczeniach wynikających z tego dziennika inwestora, który wspólnie analizowaliśmy, tam była taka sytuacja na jednych ze spółek notowanych na polskiej giełdzie, gdzie momentalnie z ceny 3 zł, akcje wzrosły w granicę 5-6 zł. Tam kwestia kilku sesji. No i ów inwestor fajnie kupił ten moment, tak, fajnie kupił te akcje, zarobił ponad 70-80% na, na tym walorze. No i w pewnym momencie zaczęły się takie dziwne, chwiejne emocje. No bo jeszcze 20 groszy i zamykam pozycję, ale kiedy cena zaczęła spadać, no to łudził się, że kurde, no po co, dlaczego nie trzymałem i uparłem się na te 20 groszy. Mogłem sprzedać i mieć już z głowy. No ale teraz kiedy cena spada o 50 groszy, no to głupio tak sprzedawać. Pamiętajcie, że on był nadal na zysku. 80% zysku, 70% zysku, 55% zysku. Jak się cała historia zakończyła, tego już nie będę Wam mówił, ale do czego zmierzam? Nie wystarczy na rynku wiedzieć. Trzeba też mieć ten odpowiednie podejście psychologiczne. To, co zgubiło tego inwestora i mam nadzieję, że to po raz ostatni, to właśnie ta chciwość. Ach, te 20 groszy. Pamiętacie, na której z audycji mówiłem tą przypowieść o indykach, gdzie do klatki weszło 12 indyków, no, i ktoś czekał na tego 13, wyszły 2, to poczekał, aż te dwa wrócą, wyszły kolejne 4, i ostatecznie z 12 indyków nic nie zarobił, ponieważ, a, zostały 3, to mając 12, to już się nie patrzy na taki e, zysk jako zysk, ale jako taka sromotna porażka, bo było 12, zostało 3. To są, w mojej ocenie, trzy rady dla początkującego inwestora. Po pierwsze, zdobyć stały dochód, bo to powoduje, Pojawienie się tej pewności siebie, że nie muszę się śpieszyć, nie muszę kombinować, i nadaje odpowiednią ramę, którą powinien posiadać zarabiający inwestor. Druga sprawa, zaglądać pod każdy kamień, a więc musicie się tego nauczyć. Nie liczcie na intuicję, wybierzcie sobie metodologię, którą się będziecie posługiwać, nauczcie się jej, a dopiero potem na jej bazie zaczniecie ewoluować razem z rynkiem. I trzecia sprawa, zbroić się w cierpliwość. To nie jest tak, że od razu zaczniecie super zarabiać. Nawet jeśli spojrzycie na kulturystów, tak, to nie jest tak, że oni się urodzili z taką muskulaturą. Oni musieli sobie to wypracować. My, kiedy ich obserwujemy już w telewizji, tak na jakichś zawodach czy cokolwiek, to widzimy, że o kurde, jak on świetnie wygląda. No. Nikt z nas nawet nie bierze pod uwagę faktu, że on na tę sylwetkę pracował wiele, wiele, wiele lat. I przez te wiele, wiele lat był niedostrzegany. Dopiero jak wyszedł na tę scenę, mając już jakieś efekty, dopiero wszyscy się nim zachwycili. A więc tej cierpliwości również Wam życzę i mam nadzieję, że ta audycja była dla Was wartościowa. Daję Wam tutaj jakieś wskazówki. Dzięki za jej wysłuchanie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam. Paweł Salamucha. Cześć.